Dobry wieczór Państwu. Ja się nazywam Agnieszka Drytkiewicz. Jest mi bardzo miło powitać Państwa na takim świątecznym właściwie wieczorze. Świątecznym, bo świętujemy premierę biografii John Didion, pióra Tracy'ego Doherty, wydaną przez wydawnictwo Osnowa. Jesteśmy tutaj w gościnnych progach kawiarni Big Book Cafe i świętujemy to z trójką wspaniałych rozmówców, którzy mnie trochę onieśmielają i którzy są też emocjonalnie powiązani z naszą bohaterką. Mira Marcinów, która napisała też przepiękny wstęp do tej książki, Urszula Jabłońska i Wojciech Engelking. Dzień dobry. I witam tutaj wszystkich, mimo grudniowego zamieszania, licznie zebranych stacjonarnie, i witam też Państwa online. I chciałam też przypomnieć, że jeśli ktoś będzie miał ochotę się czymś w trakcie podzielić, to oczywiście jakąś swoją refleksją czy pytaniem, to oczywiście zapraszamy i zachęcamy do wspólnego świętowania, fetowania tej książki. Słuchajcie, chciałam wam zadać pierwsze pytanie takie, ponieważ mam takie wrażenie, że John Didion jest taką autorką, która wykracza ponad bycie pisarką, reporterką, że jest taką, to znowu może trochę źle zabrzmi, lekko płytko, ale nie mam niczego złego na myśli, taką it girl w jakimś sensie. I pamiętam, jak kiedyś rozmawiałam z inną pisarką, Dubravką Ugresic, która powiedziała o tym, że żeby zostać gwiazdą, musisz mieć pewien rodzaj, musisz mieć jakiś rodzaj w sobie gwiezdnego pyłu, jakiś rodzaj, coś, jak, nie każda osoba, nie wiem, piękna, utalentowana, nawet będąca w odpowiednim miejscu historii i tak dalej, nie każda osoba ma taką jakość gwiazdy. I ja mam poczucie, patrząc na życie John Didion, też patrząc, może nawet, i patrząc też dzisiaj na jej recepcję, która jest niesłabnąca, a właściwie może nawet jest wznosząca się, że ona absolutnie te jakości gwiazdy, tą jakość gwiazdy miała. Co jest zresztą zabawne, bo razem z mężem pisali scenariusz filmu z Barbara Streisand Narodziny Gwiazdy. No ale w każdym razie chciałam was zapytać, czy wy się z tym zgadzacie? Jeśli się zgadzacie, to co według was jest tym jej czynnikiem, tym gwiezdnym pyłem? A jeśli to pytanie uważacie za kompletnie irrelevant, to wtedy powiedzcie o waszym spotkaniu z nią i dlaczego dla was jest ważne. I już nie wyjdziemy do przyszłego wtorku stąd. Okej, dobry wieczór. Jest to słynne powiedzenie Micka Jaggera, nie? Że is the singer not the song, tak? To znaczy, że nie chodzi o wytwór artystyczny albo jakiekolwiek dzieło, które powstaje, ale raczej o to, kto je będzie tworzył, ponieważ w jakichś realiach mass mediów i tak dalej, to właśnie ta osoba się będzie zakorzeniała w zbiorowej wyobraźni, tak? To znaczy, że będziemy wiedzieć o czymś istotnym, dlatego że będziemy znać twórcę tego, nawet nie poznawszy tego, co on zrobił. I Didion, moim zdaniem, udało jej się osiągnąć taki pułap z bardzo prostego powodu. W tym takim, wydaje mi się, że życie intelektualne w każdym kraju właściwie jest bardzo mocno grupowe, tak? To znaczy, że bardzo mocno ludzie pracujący w sferze idei, w sferze słowa, w sferze dyskursu generalnie rzecz biorąc się będą łączyli w grupy i będą się tworzyły środowiska i oni będą jakimiś ich eksponentami. Natomiast Didion było zupełnie inaczej. To znaczy ona była taką powiedzmy kontrarianką dosyć, tak? To znaczy, że jeżeli widziała
jakiś modny, modny trend, modny nurt i tak dalej, to raczej budził on w niej instynktowną niechęć i interesowała nią ona sama. I to też jest ciekawe z tego względu, że tej wyprowadzki z centrum świata dyskursu, wyprowadzki z New Yorku, nie? To znaczy, że ona wyprowadza się z miejsca, w którym po pierwsze są największe media, po drugie miejsca, gdzie są te uniwersytety, które się wymieniają z mediami, ekspertami, wymieniają się nazwiskami, wymieniają się myśleniem i osiada w miejscu, które no właściwie służy raczej do robienia pieniędzy, czyli do robienia filmów, nie? I z tego względu będzie poza tymi głównymi nurtami debat intelektualnych i będzie mogła w nich osiągnąć jakąś swoją oryginalność. Wydaje mi się, że to jakoś zbudowało Didion właśnie jako postać taką ikoniczną. No plus, no wiesz, no jest jeszcze kwestia tego, że to strasznie źle zabrzmi. Jakoś trzeba wyglądać, znaczy jakoś się trzeba kojarzyć, tak? Nie wiem, czy to źle, no to prawda jest, no to tak jest, no nie ja to wymyśliłem. No i ona także z tego względu mogła jakoś zajaśnić, wiesz, jakoś się zapisać w wyobraźni, jak sobie widzisz tę, nie wiem, na tej pierwszej okładce białego albumu, tak? Tego pierwszego wydania, kiedy Didion stoi obok tej swojej korwety, która to korweta oryginalnie nawet była żółta, ale jako, że to jest czarno-białe zdjęcie, to tam kojarzy się, że biała, bo tam white album i tak dalej, i tak dalej. No i jest jasne, że kupujemy tę książkę, ponieważ to jest jej książka, nie dlatego, że nas ciekawi temat, nie dlatego, że nas ciekawi to, co tam będzie, ale dlatego, że ta autorka, którą widzimy jako właśnie tę drobną brunetkę obok korwety, jeszcze potem w późniejszych latach tych wielkich muszych takich jak ta Małgorzata Braunek u Wajdy o okularach, nie? No to kojarzy nam się, mamy zapisany ten obraz. I to są moim zdaniem te trzy powody, dla których ona tak mocno się osadziła jako pewna postać w amerykańskim dyskursie. Ja bym do tego jeszcze dodała kwestię tego, że ona jest taką mocno kojarzona z kobiecą reporterką. Zawsze jest taki stereotyp jednak mężczyzny reportera, który jeździ na wojny, który jeździ tam, gdzie coś się dzieje, który relacjonuje. Mamy zapisany taki stereotyp, myślę, w świadomości. A Didion jest taką bardzo silną postacią, która trochę obala ten mit, że kobiety jakby tak nie robią i robi to zupełnie po swojemu. Pokazuje to takie właśnie jeżdżenie, relacjonowanie. Jakoś nadaje temu zupełnie inny wymiar i myślę, że to też jest istotne, że jednak ona, przynajmniej dla mnie jako reporterki, zawsze była super ważna, bo ja wiadomo, że potrzebuję się z kimś utożsamiać, muszę mieć ten role model jakiś w świecie i jednak mężczyzna w mizelce kuloodpornej nie jest tym role modelem dla mnie. Oczywiście są kobiety, dla których jest i szanuję to, dla mnie nie jest. Ja wszędzie jeżdżę z walizeczką i po prostu się czuję dziwnie. I ona na przykład mi osobiście dała takie jakieś trochę osadzenie. Myślę sobie, czyli są też kobiety, które robią to po swojemu, które po swojemu prowadzą te wywiady, te podróże. No i myślę, że ona była, no nie powiem pierwszą, ale może jakąś taką pierwszą taką postacią, która była taką kobietą w tym zawodzie i to też ją jakoś wyróżniało moim zdaniem. Chociaż wtedy to też robiła Oriana Fallaci, tak? Tak, ale Oriana Fallaci jednak inaczej. Która też się kształtowała samą siebie jako ikona, tak? To było bardzo też pewien proces właśnie budowania samej siebie jako pewnej postaci w publicznym dyskursie. Też to robiła, ale jednak zupełnie inaczej niż Didion. A spoza to jeszcze Susan Sontag bym tu dodała. No tak. O rok starszą, właściwie o dwa, ale rocznikowo 33, 34 Didion. I dla mnie to są ważne postacie. Jak pytasz o ten pył gwiezdny i o to, co czyni Didion ikoną, to od razu myślę analogicznie o Sontag. Jakoś tam nie pytamy. Wydaje mi się, że jakby Susan Sontag już jest po prostu kultowa, ale co z tą drobną, trochę sprawiającą wrażenie jakiejś takiej wycofanej osobą, która pisała wszystko. No i ja je stawiam gdzieś obok siebie, tak samo jak
te dwie biografie, ostatnio Benjamina Mossera i teraz ostatnią pieśń miłosną. Więc widzę w Didion intelektualistkę. To nie jest łatwe widzieć w niej intelektualistkę też po lekturze tej biografii, gdzie widzimy, jak trudna jest jej relacja z akademią, jak trudna relacja z uniwersytetem, jak odcina się, jak stawia gdzieś tutaj siebie też po pewnych niepowodzeniach, po prostu w opozycji do tego, że ona teraz będzie pisała. No i pisze wszystko, pisze eseje, pisze reportaże, powieści. Ja od razu scenariusze, właściwie felietony i tak dalej. Naprawdę tego jest tak dużo i to jest imponujące. No ale oczywiście jest masa takich osób, i które piszą, jak już są pisarzami, pisarkami, to piszą wszystko. Natomiast Didion robi to w sposób, który mi imponuje przede wszystkim, ja już też o tym wspominałam trochę wstępie, nie chcę się za dużo powtarzać, ale podejrzliwością wobec samej siebie i tym, co wydaje mi się, że też zachwyciło Zadie Smith, która w takim intymnym eseju o Didion pisała o tym, że się Didion się nie asekurowała. I dla mnie, jak tutaj Joanna wspomniałaś, jak ważna jest dla ciebie myślę teraz, czy w ogóle Joanne, czy co ja powiedziałam, ale okej, nie Didion, chociaż tak mi się bardzo skojarzyło twoje zdjęcie, jak dałaś z Didion i chciałam aż napisać, ojej, to może to jest Joanne Didion nasze, ale w każdym razie to, co wydaje mi się, tak, Urszula, więc dlatego przepraszam. Cały czas jestem jednak w świecie Didion, że gdzieś wydaje mi się tutaj bardzo, bardzo istotną dla mnie postacią, gdy sama piszę, to również myślę o tym, no Didion jakby daje nam taką lekcję i Zadie Smith myślenia źle o sobie. Ja wiem, że to niedobrze zabrzmi. Źle o sobie samej, w sensie w podejrzliwości, w takim stawianiu sobie znaków zapytania, to brzmi jak jakaś masochistyczna rzecz, może się o to pokłócimy, ale wydaje mi się, że przez to też pewna taka często niesprawiedliwość wobec obrazu jej na przykład jako matki się pojawia, bo ona jest niezwykle surowa wobec samej siebie, wobec innych również, ale to, co robi na tym poziomie roku magicznego myślenia, błękitnych nocy, jest niezwykle niezwykłym sposobem zbliżania się do siebie poprzez podważanie każdej swojej myśli. I to jest to, co moim zdaniem jest ikoniczne dla tej postaci. To mogę zapolemizować, bo ty powiedziałeś, że stawiasz ją obok Sontag czy naprzeciwko Sontag? Bo to jest kluczowa różnica. Tak, tak, tak. Raczej kluczowa, aha, ale powiedziałam obok. Okej, okay, bo ja bym raczej stawiał naprzeciwko, no z tego względu, że i to jest w tej biografii podkreślone, nie? To znaczy, że w momencie, kiedy wszyscy, znaczy, dobra, nie wszyscy, ale lwia część amerykańskich intelektualistów, zwłaszcza nowojorskich, jest mocno lewicująca, slash nawet komunizująca. Pierwszy słoń w naszym pokoju, pierwszy różowy słoń. Ale, a, okej, okay, dobrze, że poruszyłem to. Dobra. Tak, pierwszy, No to Didion pisze do tego, do National Review, tak? To jest, jakby to porównać na polskie warunki dzisiaj, to tak jakbyśmy, nie wiem, zaczęli gremialnie pisać do braci Karnowskich, tak? Coś takiego. Więc to jest zupełnie, moim zdaniem, inno i to są antypody tego, kim jest Sontag, bo Sontag właściwie zaczyna dopiero chwalić National Review w latach 80., kiedy stwierdza, że to w National Review właśnie był prawdziwy obraz tego, jak wygląda komunizm w Europie Środkowej i Wschodniej. Nie? Natomiast Didion już wtedy to robi i na to zapatrzenie tych żyjących w wygodzie Amerykanów, Uncle Joe i jak nazywa to Stalina i resztę takiej, wiesz, komunizującej młodzieży na kampusach, no raczej patrzy na to z najdelikatniej mówiąc politowaniem. No
tak, ale właśnie no chyba nie musimy się tutaj kłócić, że są do siebie podobne. No, są właśnie tak, tak skrajne i tak mocne, to są tak mocne kobiety i tak samo te biografie. Biografia Ostatnia pieśń miłosna, od razu autor we wstępie wskazuje, że robi, proponuje nam coś innego. To znaczy są biografowie, którzy nam proponują biografię niczym taką historię kryminalną, że teraz rozwiążemy pewne zagadki, pokażemy wam coś, ja wam pokażę coś, czego wy nie wiecie o danej postaci. I tak w tej mroczne gargantuicznej tak, biografii Susan Sontag życie i twórczość jest. Tamta biografia jest przeniknięta po prostu każdym detalem i rozwiązywaniem, kiedy co zrobiła, z fizjologicznymi po prostu potrzebami włącznie. Natomiast tu mamy niezwykle subtelną biografię i ja bym powiedziała, choć to, i też taką postać, tak bardzo różną, a jednocześnie tak silną w tej delikatności, że możemy je stawiać obok siebie, jakkolwiek różne by były. Ja bym jeszcze została przy tych słoniach, bo jak słuchałam, Ula, twojej rozmowy w podcaście Marysi Fredro-Smoleńskiej o tej właśnie książce, to to bardzo mnie ciekawi, ciekawią twoje odczucia wobec Didion i rewolty obyczajowej, ponieważ no po prostu, to mnie ciekawi. Tak, ja nie ukrywam, że zaczęłam się interesować jej twórczością, kiedy pracowałam nad własną książką Światy Wzniesiemy Nowe. Jest to książka reporterska o społecznościach utopijnych europejskich, no ale wiadomo, że musiałam poznać cały kontekst. No i oczywiście sięgnęłam do jej książki Dryfując do Betlejem, gdzie ona opisała swoją podróż przez tą Kalifornię, gdzie się wszystko zaczęło. Cała ta kontrkulturowa rewolucja. No i tak no ona to opisuje w kategoriach rozpadu. To znaczy, że cały świat się rozpadał, społeczeństwo się rozpadało, co jest niesamowicie ciekawe. I nam się wydaje, że właśnie coś się buduje i... Tak, bo o latach 60. zwykle się mówi, że coś się zaczynało, że tutaj era wodnika zaraz nadejdzie, otworzymy drzwi percepcji, nowe światy, jakby cały czas jest to w tych kategoriach. A ona opisuje to w kategoriach kompletnego rozpadu, czyli że to społeczeństwo, które znamy, po prostu te więzi się rozpadają, te dzieci takie odurzone tymi narkotykami krążą po kraju i no jest to wizja, która mi na przykład jako jednak zwolenniczce wszelkiego buntu wobec wszelkiego systemu po prostu jest trochę obca, więc ja miałam takie no, mieszane uczucie, jak to czytałam, bo jednak tutaj ten jej portret tego San Francisco, Hyde Ashbury, ona tam przyjechała tuż przed latem miłości, czyli w ogóle w jakimś takim totalnie szczytowym momencie, no, jest jednak podszyty i takim bardzo mocnym sceptycyzmem, aczkolwiek ja niesamowicie doceniam jej reporterskie wtedy, bo to właściwie to, Dryfując do Betlejem, ten tekst jest takim najbardziej może reportażem, który ona napisała właściwie. Później to już były bardziej eseje, ale uważam, że powinna napisać więcej reportaży, bo ten jest naprawdę świetny i ja zwłaszcza doceniam taki moment, kiedy ona opisuje ludzi, którzy zażyli LSD i no, ona tam siedzi z nimi w pokoju. Oni zażywają to LSD. No, wtedy w tym nowym dziennikarstwie był taki raczej nurt, żeby się angażować w wydarzenia, czyli na przykład Tom Wolfe, który po prostu no, narkotyzował się jednak ze swoimi bohaterami, a ona tam siedzi i po prostu przez 4 godziny oni leżą całkowicie nieprzytomni, a ona cały czas tam siedzi i wszystko zapisuje. Tutaj firanka powiewa, tutaj słychać jakieś dzieci i na końcu jest taka puenta i wtedy jeden z nich się obudził i powiedział wow. Jest to dla mnie naprawdę najlepszy opis reporterski tripu narkotykowego, jaki w ogóle pamiętam. Więc jakby starałam się w tym jej warsztacie, w tym jej próbie opisu tego od takiej strony, której może ja bym tego nie opisała, jednak bardzo no, doceniam ten warsztat. No to ja akurat jestem przeciwnikiem buntu lat 60. i raczej moje spojrzenie jest bardzo bliskie Didionowemu. W sensie patrzę na to jako, wiesz, na rozpad i taki moment zupełnie anomiczny. Natomiast ciekawe jest dla mnie u niej to, że właściwie kiedy mówimy
głównie właśnie o rewoltach lat 60., to właśnie się poruszamy zwłaszcza po świecie idei. Tak? Znaczy, jeśli mówimy o amerykańskim 68, to będziemy bazować na tym, czy 69, to będziemy bazować na tym, co zobaczył Isaiah Berlin na Uniwersytecie Columbia. Będziemy bazować na Miłoszu i widzeniach nad Zatoką San Francisco. Znaczy, czyli na tych wszystkich, powiedziałbym, bardzo okrągłych, gładkich słowach wzniosłych, które jakoś ten bunt miały uprawomocnić, tak? Że tutaj, że właśnie świat nadchodzi nowy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Didion patrzy na to z punktu widzenia miejsca, w którym te idee nie mają większego znaczenia, tak? To znaczy patrzy na to z punktu widzenia Hollywoodu, nie? To znaczy patrzy na to z punktu widzenia tego, że pojawia się grupa inna pokoleniowo i ta grupa może swoje zrobić, a przy okazji świetnie się bawić, no tylko, że zabawa jest zabawą przy użyciu LSD i tak dalej, no to szybko się to obraca w rozpad. I ostatnia rzecz, to jest też kwestia tego, że ona jest od tych wszystkich dzieci kwiatów przecież o dekadę starsza, tak? To znaczy, że oni są, że jej to się może wydać, że to niewiele, bo 10 lat temu sama była 20-latką, a tutaj, a dla nich, jak oni na nią spoglądają i widzą tę drobną panią w żakiecie z torebką i tak ale dalej. Ale mówią, że też są starzy hipisi, że mogłaby jednak dołączyć. No niby tak, ale tak samo wiesz, jak w 68 chyba 8 czy 9 jest wydawany kompleks Portnoya Rota, nie? I który też się staje wtedy kultową lekturą kontrkultury, czemu sam Roth się przeciwstawia i właśnie tego nie rozumie i tych wszystkich tam dzieci w tych śmiesznych koszulach to uważa, że nie są to zbyt lotni ludzie. Prawda? I z Didion jest tak samo. I jak ona widzi, moim zdaniem, tych starych hipisów, to widzi, wiesz, ludzi, którzy się strasznie podlizują tym młodym, którzy trochę jakby dzisiaj, znaczy są tacy 40-latkowie, którzy nagle bardzo chcą, żeby pokolenie Z na nich spojrzało łaskawszym okiem i powiedziało, ale wy fajni jesteście, to nigdy tego nie zrobię, prawda? No, to wydaje mi się, że to jest analogiczna sytuacja do tamtej. Tak, ja się oczywiście z tym zgadzam i podziwiam ją też za to, w jaki sposób ona w ciągu tej dwumiesięcznej wizyty w tym San Francisco w ogóle wypunktowała po prostu rzeczy, które potem przyczyniły się do upadku tego ruchu, tak? Czyli to LSD, to przedszkole na kwasie, dzieci w tej całej rewolucji przecież, które są zagubione, gdzieś tam chodzą, często właśnie też im się podawało narkotyki. No to pytanie, jak szybko to się przerodzi w jakieś autorytarne, straszne pomysły, to wszystko tam wybrzmiewa i to też jest świadczy o jej niesamowitej przenikliwości, bo myślę, że przed latem miłości w ogóle nikt o tym nie myślał, w sensie w tym momencie. Że o czym, że o szkodliwości narkotyku? Nie, o tym jak to się skończy, no, ta rewolucja. Nie, no tak, no to była konstant teraźniejszość. Nie? Tak, no właśnie, więc ona niesamowicie przenikliwie to wszystko sportretowała. Aczkolwiek ja jednak będę się kłócić może później, bo już za dużo gadam, ale że ona jednak nie dostrzegała własnego przywileju i był to trochę problem. Tak, ja bym jeszcze, jak mówicie o rozpadzie, to bym dodała coś, co ostatnio przeczytałam, tekst Jerzego Jarniewicza w związku z premierą, oprócz wspaniałej biografii Didion z wydawnictwa Osnowa, wyszła też książka Biały Album po polsku Didion i w związku z tym Jerzy Jarniewicz napisał tekst chyba w Gazecie Wyborczej o tym, w jaki sposób jakby odwrócił wektor, to znaczy, że Didion w jaki sposób jej rozpad bardzo wczesny, psychiczny, oczywiście nie patologizując, nie medykalizując, chodzi bardziej o taki stan umysłu melancholiczki, w jaki sposób wpływał na to, jak rejestrowała rzeczywistość i jakby spojrzeć na jej twórczość z tej perspektywy, to oczywiście nam daje taką wskazówkę, daje nam pierwszy tekst ze zbioru Biały Album, właśnie zatytułowany Biały Album, gdzie Didion podaje taką własną diagnozę psychologiczną, gdzie poddała się testom Rorschacha, test apercepcji tematycznej i tak dalej, takie dość stare, ale jare, wciąż używane w psychologii testy i w jaki sposób
prezentuje siebie, odsłania się jeszcze z tej strony, psychologizując swoją postać. I dla mnie właśnie te lata 60. w twórczości Didion i lata 70. są w ogóle najwspanialszym okresem. Ja wiem, że taką moją, nazwałam to jakąś taką furtką służbową do książek Didion i to, jak to się stało chyba, że tu się znalazłam. Wydaje mi się, że były te teksty żałobne. Rok magicznego myślenia, Błękitne noce, ale zdecydowanie wczesna Didion mnie porywa. To znaczy dryfując do Betlejem, ale ja też przeszłam przez jej powieści. Przeszłam. Mówię tak, jakby to nie było zbyt łatwe, bo przyznam, że nie, że to już mnie nie porywało tak jak na przykład też Biały album. To są takie książki jak Graj jak się da, najpierw Rzekobieg, Graj jak się da, Modlitewnik. To są takie niewielkie książeczki, które dostaliśmy w Polsce w latach 80. i na początku lat 90. dzięki wydawnictwu Czytelnik, ale no, te książki pisała 30-kilkuletnia Didion. Nie wiem, może jeszcze jakby dojrzeje do tych książek późniejszych. Póki co najbliższe mi są właśnie te, gdzie na przykład w Rzekobiegu czy w Graj jak się da są takie postaci kobiece, których no mi brakuje w powieściach obecnie, a tam one się znalazły. Te powieści z nimi, dlatego ja robię dużo takich paralel pomiędzy nią, Didion, a Zontag, bo w wielu miejscach jest to no, tak niespodziewanie podobne, jak na przykład jak powieści nie szły Susan Zontag ogólnie i jak nie szły Didion, w jakim sensie nie szły. Nie jestem krytyczką literacką, ale zdecydowanie ona też się lepiej odnajdywała w esejach, gdzieś w takim eseju osobistym, intymnym, jakim na przykład był największy jej bestseller, czyli Rok magicznego myślenia. Ale właśnie ten rozpad był widoczny i w 30-kilkuletniej właśnie Didion, w jej biografii widzimy to dzięki książce, ale widzimy to też dzięki temu, w jaki sposób patrzy, jak rejestruje rzeczywistość. No i tak chciałam dorzucić do tych lat 60. Zanim przejdziemy do drugiego różowego słonia, to chciałam, bo ty użyłaś tego słowa przywilej i chciałam właśnie do tego nawiązać, bo Didion była potomkinią pionierów i tam gdzieś pojawia się takie sformułowanie pionierski stoicyzm, to w odniesieniu do etyki pracy, to z kolei a propos role model, ja zawsze mnie takie rzeczy ekscytują, jakby wszystkie rzeczy jakieś na temat pracy, jak pracować lepiej i tak dalej, to jest dla mnie zazwyczaj ekscytujące, lecz nie można nie zauważać, że jest to perspektywa bardzo konkretna i właśnie jeśli na przykład kobieta, którą, tak jak Ula to zauważyłaś w tej rozmowie, którą wspominałam przed chwilą, kobieta, która może sobie pozwolić na nianie, jest w innej sytuacji, może inaczej realizować swoje ambicje niż kobieta, która nie może sobie pozwolić na nianie. I chciałam was zapytać trochę o tą zachodniość Didion i też to jej właśnie przymykanie oczu, czy niezauważanie swojego przywileju. Już mam wrzucać łyżkę dziegciu do tej wybitnej postaci. Dobrze, to już wrzucam. To znaczy ja przede wszystkim odwołuję się do jej okropnego, dobrze, to źle powiedziałam. Eseju na temat ruchu feministycznego, z którym się po prostu z gruntu jakoś nie zgadzam, gdzie ona napisała w tym Białym albumie właśnie ten esej, w którym ona potwornie skrytykowała feministki, tłumacząc, że one sztucznie wykreowały kobiety jako w ogóle klasę społeczną i sztucznie uznały, że one są w jakiś sposób poniżone, tak? A przy okazji też dołożyła jeszcze kilka swoich takich przemyśleń na temat ruchu praw obywatelskich dla osób o innym kolorze skóry, czy wszystkich takich jakby rzeczy ze sztandarów lat 60., czy walkę o prawa po prostu całych grup. No, dla mnie to było jakieś szokujące, jak ja to przeczytałam. I dlatego myślę sobie, że ona tak
bardzo jakby negując w ogóle ludzi w jakiś sposób no nieuprzywilejowanych, pochodzących z biednych rodzin, czy też no, z jakichś trudnych środowisk. No bo ona tam udziela tym kobietom takich rad w stylu właśnie, no jak wam ginekolog, zmień lekarza, zmień męża, wyłącz telewizor, jak ci się nie podoba, jak kobiety są przedstawiane w mediach. Znaczy jakby takie rady, wiecie, że no po prostu jest to aż szokujące, więc ja się po prostu zastanawiam, no właśnie, że ona nie, przy tej całej tej swojej wrażliwości i przenikliwości, ona jednak nie potrafiła dostrzec tego, że ona jest no, bardzo zamożną, pochodzącą z dobrej, szanowanej rodziny, kobietą, która skończyła studia i po prostu właśnie stać ją na to, żeby zatrudnić nianię czy pomoc w domu. I nie jest w stanie jakby tego w ogóle prześwietlić w swoim życiu, tak? Bo jest to dla mnie bardzo trudna informacja, jeżeli chodzi o moją role model, z którą się zmierzam, znaczy mierzę. I no właśnie, więc jakby to miałam... Ale właśnie, bo to, znaczy, ja wiem, że wyście jeszcze nie odpowiedzieli, ale chciałam powiedzieć, chciałam wrzucić jeszcze jedną rzecz do tego, że mówiliście tutaj o jej podejrzliwości, o jej takim nieoczywistości, o jej właśnie warsztacie takim, że to nie ma, jest teza, która jest do udowodnienia. Pomyślałam sobie, że biorąc to, te spostrzeżenia jako kontekst, właściwie jest ciekawe takie stwierdzenie, że naszą role model, znaczy, że osoba, która nie była feministką, może być też role model, to jest ciekawe. Znaczy, może być, dlatego że, już mówię ostatnie zdanie naprawdę, że ona równie krytycznie, znaczy może nie równie, bo jednak do tych osób z lewej strony podchodziła nieco bardziej zjadliwie moim zdaniem, ale jednak jeżeli chodzi o właśnie Kennedy'ego, czy przecież słynny jej tekst o żonie jego, prawda, jakby generalnie to podchodziła do nich z jednakową krytyką, też potrafiła. Ale do pani Reaganowej też przecież. No właśnie, właśnie o tym mówię. Więc właśnie ona nie ograniczała się tutaj w tej swojej jakby przenikliwości i jakby burzeniu tych narracji, które ludzie... Czyli not canency chyba. Tak, właśnie. Właśnie, ale tak myślę o tej podejrzliwości Didion wobec ruchu feministycznego i tak odnoszę wrażenie, że wtedy w pewnych środowiskach tak rozmawiamy zachwyceni Didion bądź nie, ale są też tacy i w którymś momencie pojawia się stosunek Didion do feminizmu jest taki, no właśnie niezręcznie się robi, a wydaje mi się, że wcale tak nie musi być, że może ktoś uzna, że jest to nadużycie, ale dla mnie to jest tak silna postać kobieca, tak, no tak istotna też właśnie intelektualistka, pisarka, że w tym ruchu emancypacyjnym kobiet, o tak bym nazwała, no jest niezwykle istotną postacią. I teraz... Jakoś mnie, ja też czytałam ten esej Ruch Feministyczny w Białym Albumie i gdzieś pomyślałam, że no ta jej właśnie podejrzliwość jest również wobec ruchu feministycznego i chociaż ja jestem feministką, to miałam wrażenie, to pisze też feministka, która jest bardzo, ma narzędzia krytyczne, nie wszystkie najlepsze, nie dostrzega swojego przywileju, jak najbardziej tu się zgadzam, ale wciąż jest to coś, co może inspirować, co może nam też przypominać, żeby się przyglądać temu, co obecnie się dzieje, również na naszym podwórku, więc ja sobie jakoś z tym radzę, nie milknę, gdy ktoś mówi, ale co sądzisz o jej poglądach na ten temat. Nie zgadzam się z jej poglądami i wciąż jest to pole do, myślę, do dyskusji z nią, a nie do takiego zamknięcia tego wątku, że o tym z Didion to by się nie dało pogadać. Wydaje mi się, że by się dało. No ale mówiąc, że ona jakoś sama uasabia to spełnienie ideałów ruchu feministycznego, no to właśnie stosujesz taki sam argument, jaki Gloria Steinem stosowała do Phyllis Schlafly, nie? Z którą w sumie Didion całkiem sporo łączy, znaczy jest łącznik w postaci Barry'ego Goldwatera, nie? I w ogóle takiej tam, no, takiego tej partii republikańskiej, która została osierocona z Ike'a Eisenhowera, tak, i teraz szuka jakiejś swojej nowej gwiazdy. Natomiast co do tej krytyki, o której ty mówisz z Białego Albumu,
To po pierwsze, jeśli chodzi o krytykę tam ruchu emancypacyjnego osób czarnoskórych, Jezu, jak to poprawnie politycznie zabrzmiało, no to nie, no to ona tam krytykuje przede wszystkim Czarne Pantery, które są wtedy regularną organizacją terrorystyczną, która jest na wojnie z FBI. Nie, ale ona wspomina o tym również w tym eseju o ruchu feministycznym i to nie chodzi... Znaczy nie, mówię, że kiedy ona krytykuje właśnie tam ruch wyzwolenia czarnych i rzeczywiście tam skupia się na tych najbardziej radykalnych przejawach tej walki, która jest rzeczywiście walką uliczną, tak? A druga kwestia, ja w ogóle nie lubię tego sformułowania przywilej, no ale co to jest przywilej? No zarobiła, no to ma, no co w tym złego? Nie, nie, przywilej to jest też na przykład z jakiego jest domu, jak była wykształcona. Ale sekundę, no, że ma nianie siedząc i pisząc scenariusze dla Hollywoodu, no wiesz, pisanie scenariuszy dla Hollywoodu, jak piszesz jakieś, no takie filmy, no powiedzmy, że no to nie jest jakieś tam wielkie dzieło kida, tak? No to zapewne wolałaby pisać w tym momencie inne rzeczy, ale wiadomo dlaczego, i to też jest w tej biografii, że wiadomo dlaczego się pisze scenariusze dla Hollywoodu, no bo moneta brzęczy. No, czekaj, czy teraz wkraczamy w dyskurs, że każdy może wyjechać do Hollywood i pisać scenariusze do kina? Nie, ale jeśli wiesz... Jeżeli tego nie robi, to ale jest nie, sekundę, ale jeśli jest organizowany konkurs, na który tam można wysłać swoje prace i tak dalej, to tak, wiele osób może to zrobić. Tak jak mówię o samym początku jej kariery. Rozumiesz, o co chodzi? Że... No tak, ale jedna się dostanie jakby. Trochę więcej. Mamy takie same szanse jednak. Z różnych powodów. Ja nawet z tego, co powiedziałeś, że nie każdy wygląda... Znaczy nie, dobra, bo tutaj zaczynamy wchodzić w dyskusję, tak. czy bogacz przejdzie tam przez ucho i gildę do Królestwa Niebieskiego, nie? Ale już mówiąc zupełnie na poważnie, no to przecież cała ta książka też jest jakąś opowieścią o zmaganiach finansowych. Tak? Tak, to znaczy to o tym, ciekawe. Że trzeba jakoś zarobić na życie. Tak? Co też wybrzmiało fajnie w tej biografii Zontag sprzed 2 lat, gdzie są dosyć, no tam są nawet jakby rachunki cytowane. Nie? Tak samo jest w takiej dużej biografii Filipa Rota, która wyszła w zeszłym roku, gdzie dokładnie jest wyliczone ile za co był dostawał. No więc tak, no tutaj mówimy jednak o osobie, która sama sobie zapracowała i sama sobie wypracowała ten status ikony. No a też warto zauważyć, że przecież jeśli chodzi o jej nakłady, to one dopiero pod koniec życia były nakładami gigantycznymi. Tak? Dopiero tam rok magicznego myślenia to jest tam ile za 300 tysięcy egzemplarzy. Niewyobrażalnie piękno. A wcześniej to jest raczej takie poczucie, że wydawca ją oszukuje, że ona jest niedoceniona, że nie daje rady z zarabianiem z samego pisania i tak dalej, i tak dalej. Nikt jej tego nie odbiera, oczywiście. Nie, no, dlatego właśnie byłbym trochę przeciwny takim właśnie zrobienia zarzutu przywileju. Raczej bardzo silnie filozofia protestancka przez cały dyskurs, myślę, Didion przebija. I jest to, że człowiek jak się napracuje, a myślę, że wejdziemy naprawdę na niebezpieczny grunt i nie o tym dzisiejsza rozmowa i można szybko znaleźć publicystyczne teksty z ostatnich miesięcy na ten temat, że jak naprawdę dużo pracujesz, 23 godziny na dobę, to się dorobisz, a z Didion nie chciałabym zrobić. Nie jesz awokado. Właśnie, więc może spróbujmy, raczej oczywiście to jest Nie, że chcę unikać trudnych tematów, ale wydaje mi się, że ta część Didion jest bardzo silnie zaznaczona w tej biografii. Ciekawa jest kwestia niezależności finansowej i jakby takiej właściwie... Wydaje się, że w tym akurat Didion jakby była nadmiarowa, że ona tak bardzo, bardzo chciała jakby ogarniać te wszystkie kwestie finansowe i to jest jeszcze inna, bardzo ważna ekonomicznie kwestia. I oczywiście w tekście o przywileju, a propos, jest jakaś trudna sytuacja na sali, ale sobie chyba radzimy. No tak, ja bym może poszła dalej, żeby... Tak, pieniądze rzeczywiście są bardzo interesujące. Jest taka scena, kiedy jej mąż ma już którąś tam operację serca i właśnie myśli o tym, na tym stole operacyjnym, właśnie jaką hałturę, jaki scenariusz będzie musiał napisać, żeby zapłacić rachunki za to. Co jest interesujące, ale rzeczywiście...
Bo ja też myślałam o tym południu, o południu, Boże, o zachodzie, też o tym jego takim poetyckim potencjale, bo tutaj tytuł tej książki jest Ostatnia pieśń miłosna i gdzieś w pewnym momencie przewija się, że jest to, że miłością życia John Didion był John Wayne, czyli jakiś taki mit tego mężczyzny właśnie... No odjeżdżającego, ale też tego mężczyzny takiego właśnie silnego, tego no, prawego. A pierwszym idolem literackim Hemingway przecież, że styl to charakter, no to mamy te proste zdania Hemingwaya i to wyobrażenie o tym, że on własnymi rękami zabija niedźwiedzie. Tak, swoją drogą zresztą właśnie podkreśliłam to sobie we wstępie twoim, Miraż, że pisałaś o tym, że ona właśnie fascynowała się Hemingwayem, Konradem, tak jak trochę ty Welbeckiem i Knausgardem. I ja, ale wyciągnęłaś to. No nie, ale ja to biorę też na siebie. To znaczy ja Knausgarda nie kocham, ale Welbecka bardzo i kocham kiedyś. Ja myślałam, że kiedyś. Nie, no tak, ja was, kiedyś. Oczywiście, jak przestałam kochać Welbecka. No, ale słuchajcie, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że... Ja pomyślałam o stylu, bo to jest coś takiego, tak jak powiedziałeś, że ten autor nie jest, mi się też bardzo podobało w przypadku tej biografii, że to nie jest paparazzi i że jest to ewidentnie mężczyzna, który jest wrażliwy, słyszy tą literaturę i rzeczywiście naprawdę, i on bardzo dobrze pisze i też on widzi te niuanse stylu i to sprawia, że ta... stylu pisania, ale też stylu życia. To, że ona jest rzeczywiście taką lekturą, taką trochę jak mitologię Rolanda Barta, że rzeczywiście on ją czyta, że to jest ważne, jaką suknię, jaki płaszcz dostała po Natalie Wood i tak dalej. I to są naprawdę ważne rzeczy. I dlaczego ja to wszystko mówię? Dlatego, że właśnie a propos tego, czy zgadzacie się też, że częścią właśnie tego gwiezdnego pyłu, o który zapytałam na początku, jest właśnie ta jej nieprawdopodobna stylowość i że też ten styl tej prozy jest tak... I tutaj on na samym początku, ten nasz Tracy daje taki przykład zdania Didion. Nikt, kto przekroczył próg amerykańskiej publicznej szkoły średniej, nie mógł oglądać Williama Jeffersona Clintona, ubiegającego się o urząd w 1992 roku i nie rozpoznać znajomej drapieżnej seksualności nastolatka z prowincji. I rzeczywiście to zdanie jest jak... No to zdanie samo w sobie jest właściwie jest nie tylko pięknym przedmiotem, ale jest jakimś takim ładunkiem, właśnie całym artykułem. I rzeczywiście ten, co myślicie też o tej jej kondensacji stylu w zdaniach, w obrazach, o jej dyscyplinie? Ja jestem niesamowicie ciekaw, ile tam było skreślania. To znaczy, chyba 90%. Tak jestem strasznie ciekaw i co było skreślane, no, znaczy jak to było obszerne, bo nawet jak sobie patrzysz na ten pierwszy wprowadzający esej do białego albumu, to nie chce mi się wierzyć, że to jest ten napisane avista, te pierwsze zdania, które są mocnymi obrazami o tej porwanej tam Patty Hearst i tak dalej. I naprawdę mnie interesuje, wiesz, ile też tą protestancką etyką pracy, jak ona czy myślała o tym, że wykreślam właśnie 4 dni roboty, ponieważ to, nie wiem, wykreślam środę, czwartek, piątek, sobotę, bo właściwie to, co ważne, napisałam we wtorek i w niedzielę, a to wszystko pomiędzy tym jest do wyrzucenia. No. Więc właśnie to, jak to musiały być grube teksty na samym początku, jak potem się robiły krótkie. To w tej biografii też mnie ujęło, że autor Tracy, tak już go tak nazywam, bo aż się obawiam tego nazwiska do wymówienia. Tak, bardzo dobrze, dlatego tak wysoko podniosłaś poprzeczkę, że teraz ja już tego nie zrobię, więc mówmy Tracy, nasz, tak się spoufalam, że są fragmenty, gdzie wręcz robi swoistą analizę tekstu, gdzie, ale nie jest to w żaden sposób nudne, to nie wkracza
wkracza na jakieś literaturoznawcze, analityczne takie tory, tylko wskazuje, gdzie na przykład jak początkowo wyglądało to a propos twojego pytania o taką autoredakcję Didion, którą ja doprowadzono do perfekcji i cięła, ale też zmieniała, w jaki sposób zmieniała szyk zdania, gdzie jak oddalała podmiot od orzeczenia, czemu to służyło i gdzieś, pomyślałam czytając te fragmenty, to dotyczyło jakiegoś zdania o basenie, nie wiem czy to pamiętacie, czy to będzie interesujące dla wszystkich, również dla osób niepiszących. I pomyślałam, że tak, da się to obronić, bo za chwilę to jest połączone z całym tym minimalizmem, ascetyzmem, dosadnością, o której mówisz, że właściwie ten styl dla mnie taki właśnie jest. I zarówno, no nie wiem, w modzie też jest ten ruch taki minimalistyczny, oczywiście jest też maksymalistyczny, ale tutaj z pewnością Didion jako ta minimalistka i w stylu, i jeśli chodzi o to, jaką pisarką była i to, co pakowała do swojej podróżnej walizki w tym spisie rzeczy, które zabiera. Chociaż ja tak porównując się, myślę, no ja mniej zabieram. No, nie wiem, czy tam widzieliście tą listę. Jednak sporo, wciąż sporo, no ale inne czasy. Jakby mniej można wziąć, więc bardzo doceniam styl zarówno jakby no, całej postaci Didion, a jeśli pytasz, bo rozumiem, że to też jest zahaczenie o to, jak pisze sam Tracy, no to widać absolutnie, że no, że to jest po prostu świetna opowieść i ten szacunek też oddany wobec tej Didion, która tropi te opowieści, te narracje, jest wobec nich podejrzliwa, ale jednak no, są te skrzydlate słowa, to zdanie, samooskarżenie, żeby żyć opowiadamy sobie historię. Gdzieś tutaj jest opowieścią tej historii, którą Didion jako czytelniczka biografii, bo za to lubiła biografię, za to, że tworzyły jakąś spójność, inną opowieść o rzeczywistości, chociaż ona żadnej spójnej opowieści chyba nam nie opowiedziała. Ten fragmentaryzm, ten kolaż w jej tekstach jest wspaniały. To tu dostajemy taką biografię, z którą naprawdę możemy pobyć długo. Nie wiem, czy się nie rozgadałam. Ale jeszcze tutaj ten fragmentaryzm i kolaż, no to też jest przecież reakcja na Sixtisy, kiedy ona stwierdza, właśnie w białym albumie, że to nie były czasy, o których można stworzyć jakąś spójną opowieść, tam wstęp, rozwinięcie, zakończenie. Tak? To znaczy, że jeżeli jeszcze w latach 50. było to jak najbardziej możliwe, to tutaj same reguły narracyjne, którymi może sobie człowiek uporządkować świat jako opowieść, tak się zmieniły, że wynika, że będzie z tego wynikał kolaż. Ale jednocześnie te biografie, z tego co zapamiętałam, które czytała, to nie były te biografie, które nie dawały spójnej opowiedzi. No. Jakby taka tęsknota, chociaż żadnej jakby tutaj nostalgii i sentymentalizmu bym nie imputowała Didion, to jednak ta skłonność do biografii i to, co otrzymujemy, jednak spójną opowieść, nie złożoną przecież tak właśnie jak wspomniane inne biografie, gdzie możemy dostać i listę, już nie pamiętam czego te listy były, ale z bardzo różnych form złożoną, no to tutaj tego nie mamy. Dostajemy coś, co jest trochę jakby nie na nasze czasy i nie na czasy Didion, w sensie nie na to, co mówisz właśnie odnośnie tego, że nie da się opowiedzieć spójnej opowieści, ale ta satysfakcja z tego, że to życie ułożyło się w taką spójną, ale niezwykle, bo jeszcze o tym nie mówiliśmy, ale no, pełną pęknięć, pełną ran opowieść, no jest tutaj też jakimś ciekawym zabiegiem, bo wyobrażam sobie równie dobrze biografię Didion złożoną z bardzo różnych fragmentów. Myślę, że a propos stylowości, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, mi się bardzo podobało, jak ona wyreżyserowała swój ślub, że kupiła sobie suknię w tym samym domu towarowym, w którym jest główna scena, czy ważna scena w Vertigo Hitchcocka i też w tym samym właśnie kościele, w którym Kim Nowak chyba tam gra, już nie pamiętam kto. No w każdym razie ta kobieca, piękna bohaterka, chyba Kim Nowak, która tam wyskakuje i też taka podwójność, to jest film o podwójności, ale a propos podwójności, pomyślałam sobie, że jeszcze jedną taką, jedną z wielu podwójności a propos Didion, to jest słabość i
siła. I jakby, że ta słabość, no to jest jakby taka, w jakimś sensie narzuca się jakby z tego, że ona była po prostu taką bardzo drobną osobą, często, znaczy chudą po prostu i, jak, i w momentach, kiedy chorowała, to jeszcze tak chorobliwie chudą. I też jakby taka jej, ta legendarna nieśmiałość, która też właśnie trochę nie do końca wiadomo, na ile była trochę też taką, nie wiem czy inscenizacją, ale jakimś trochę wykorzystaniem własnych warunków, może też zmyleniem pewnego tropu. I też nie wiem, w pewnym momencie na przykład czytamy, jak ona, zdaje się, wróciła na uniwersytet i miała tam poprowadzić, mieszkała tam przez jakiś czas i że się jakoś tak zagubiła, że właśnie, że pisze któregoś dnia, och, miałam dzisiaj coś zrobić, miałam oddzwonić, zjeść rodzynki, że taka lista zadań, właśnie zjeść rodzynki, oddzwonić i tam coś napisać. Ale nie dała rady tego zrobić. A z drugiej strony właśnie to właśnie ta chuda pani w wielkim kapeluszu i w okularach jechała w naprawdę nieprzyjemne i ciężkie miejsca. I więc jakby, no, to wielki mój ten do wstęp do siły słabości. Ona napisała nawet o tym właśnie we wstępie do Drufy z Betlejem, że jej jakby zaletą reporterską jest to, że zajmuje mało miejsca, jest nienarzucającą się osobą, więc ludzie zapominają w pokoju, że ona tutaj nie jest po to, żeby być dla nich miła, tylko że potem może ich opisać na różne sposoby, a przez to, że ona jest taka niepozorna, to jest to w jakiś sposób jej taki zawodowa metoda. Także no ona przede wszystkim cierpiała na te straszne migreny. Nie? To była taka jakaś ważna część jej osobowości, myślę, że one ją bardzo męczyły i też tam jakby wyraźnie chyba dawała do zrozumienia, że ona sobie jest w stanie poradzić jakby w trudnych okolicznościach, że jakby ją zostawił mąż albo jakby była jakaś katastrofa, to wtedy ona jest gotowa do działania, ale z takimi drobnymi, codziennymi rzeczami, że tutaj trzeba coś oddać do pralni i tam zjeść rodzynki, no to że jakby te rzeczy ją kompletnie przerastały. I myślę, że ona przede wszystkim wykazywała się jakąś taką niesamowitą dyscypliną i determinacją, jeżeli chodzi o pracę. Jeżeli chodzi o to pisanie, to jeżdżenie, jeżeli sobie coś wymyśliła, to była w stanie to zrealizować, pojechać na wojnę i robić tam, zbierać tam materiał w jakiś sposób swój. Ale właśnie ta codzienność ją trochę przygniatała, no, takie codzienne życie. Ja myślę, że też na takim, oprócz tego, co powiedziałeś, też na takim głębszym poziomie ta lękliwa odwaga, tak to sobie jakoś nazwałam, jest no, obecna we wszystkich chyba jej tekstach. To znaczy, chodzi mi też o filozofię, którą z nami się dzieli, odnośnie tego, w jaki sposób podchodzić do własnych lęków, własnych stanów czy wyobrażeń o to, czego najbardziej się boimy. Napiszę też wprost o tym, że ból jest jak wąż i że woli go mieć na widoku. Wtedy czuję, że ma nad tym kontrolę. Tam jest sporo z takiego, no mówimy właśnie myślenia magicznego, które jakby było czymś, co jej się przytrafiło w trakcie największego rozpadu i największych strat, łącznie ze śmiercią męża i córki, ale właściwie poza tymi momentami, gdzie to myślenie magiczne dotyczyło też tego, że jeżeli czegoś w psychologii w taki sposób to wygląda, często jest to obawa też, że jeżeli przestanę się o coś bać, lękać, no to się stanie, więc na wszelki wypadek będę się teraz bała o to, czego najbardziej się boję. Więc Didion idzie zdecydowanie tam, gdzie najbardziej się boi, w te rejony, czyli to jest w takim procesie też często terapeutycznym ten moment, kiedy docieramy, no nie chcę jakichś górnolotnych słów typu prawdę używać, ale chyba by tutaj pasowało to określenie, czyli rzeczywiście te miejsca największej odwagi przy poczuciu największej kruchości i w momentach, też takich życiowych momentach, kiedy była najsłabsza, kiedy najwięcej złych rzeczy się działo, o tym myśleniu i o tym, żeby nie blokować swojego myślenia poprzez różnego rodzaju lęki, ona mówiła i pisała o tym, o lęku, który nie dotyczy tylko tego albo aż tego w jej przypadku, co już się stało, ale co jeszcze może się stać, o momencie, kiedy już czuła, że
wiedziała, była przekonana co do swojej osoby, że to, co najgorsze już się wydarzyło, że już nic gorszego nie może ją spotkać. I w tym połączeniu cały czas w kontekście, ja bym mówiła, myślenia, czyli tak bliżej tego intelektu jednak, chociaż nie chcę tak robić z niej tej intelektualistki, to byłby ten, to połączenie tej kruchości i tej, o której sama mówiła i pisała i powtarzała jak refren, że jest krucha i chwiejna, a jednocześnie szła tam, gdzie były największe potwory. Ciekawa jest chyba też jakaś relacja z tym, z nałogami, nie? Powiem, że ja bardzo zadeszę tej samodyscypliny, żeby ograniczyć się do 5 papierosów dziennie. To jest coś niesamowitego. Ale z drugiej strony, nie wiem, czy też miałyście takie wrażenie, czytając to, że tam jest mnóstwo alkoholu. Tak. Tak? No. Cały czas są dwa drinki przed każdym posiłkiem. Znaczy, że tak się czułem w pewnym momencie, jak wiesz, w biurze Dona Drapera w Mad Menach, tak. Nie? Że jeszcze tutaj gin jakiś, jeszcze trochę whisky, ja może przypomnę, i tak że dalej. Tracy, nasz przyjaciel nowy Tracy, który nie wie o nas, powtarza, że chce unikać określeń żargonu psychologicznego, aha, nauk, trauma, że to go nie interesuje. Takie podejście, które teraz opowie nam historię gabinetową i to, co cenię właśnie w tej opowieści, to że tam się to określenie w ten sposób nie pojawia. Że będzie historia człowieka, którego nie zamykamy teraz w takich określeniach. Dajemy żyć. Ale tam jest jeszcze jeden taki ładny fragment z samej Didi. On po śmierci jej córki i to tam. W ogóle jak się ta jej po śmierci córki książka ukazała, to wielu tam krytyków, nie wiem, na przykład Megan Daum w Los Angeles Times pisała wtedy, że ale ona powinna nam opowiedzieć, bo my jako czytelnicy mamy prawo wiedzieć, czy ta córka była pijana, czy nie była pijana. Nie? A ona bardzo ładnego określenia na alkohol użyła, pisząc o śmierci swojej córki, że to jest to najpopularniejszy środek antydepresyjny, nie? I ciekaw jestem, czy to nie jest ładne określenie też w ogóle jej streszczenia jakiejś jej relacji z piciem, które pytanie, czy było po prostu jakoś typowo amerykańskim piciem tamtego czasu, że jak tam Miłosz w czasach kalifornijskich, że siedzę przed telewizorem, piję bourbon, bo to robią Amerykanie. Czy było czymś jeszcze? Myślę, że to pozostanie pytanie bez odpowiedzi. Natomiast ona z kolei też jeszcze mi się przypomniało, gdzieś napisała, że ona właśnie przez to, że zna ten lęk ciągły, to nie ocenia ludzi, którzy próbują go zagłuszyć czymkolwiek się da, czyli na proste sposoby, jak w latach 60., czyli narkotyki i dziwne sekty, albo na trudne sposoby, czyli Bóg i historia, że ludzie mają różne sposoby zagłuszania tego lęku. Ja spojrzałam na zegarek i nie wiem, czy to nie jest pora, czy ktoś z Państwa chciałby coś powiedzieć albo o coś zapytać? Tak? Ktoś? Czy ja mam? Ja może wstanę, żeby wszyscy mnie widzieli, w sensie goście. Didion pisze naprawdę niesamowicie. Ja osobiście czytałem biały album Dryfując do Betlejem. Jest jeszcze kilka takich tomów jej, no ale jednak jest to ograniczona ilość. I zastanawiam się, czy kojarzy wam się, wszystkim gościom, czy kojarzy się ktoś, kto pisze podobnie do Didion. Ja zdaję sobie sprawę z jej gigantycznego indywidualizmu, charyzmy, ale czy kojarzy wam się ktoś, kto mógłby pisać szczególnie podobnie do tej eseistycznej takiej strony, w sensie esejów i zarówno reporterskich, jak i esejów autobiograficznych, bo myślę, że ciężko to nazwać czystą autobiografią i czystym reportażem. Czy jest ktoś jak Didion? Ja znajduję, jak powiedziałeś, zapytałeś najpierw o te podobne, ale rozumiem teraz, że trochę też chodzi ci o wczesną Didion, tak? Bo tak to bym pomyślała, tak w Polsce, jeśli chodzi o rok magicznego myślenia, to pamiętam, że w tym samym czasie czytałam Ćwiczenia z utraty tu obecnej autorki, więc gdzieś tam miałabym co do tej lektury, co do tych esejów takich osobistych, jakieś takie polecenia, natomiast no właśnie może to jest odpowiedź na nasze
wasze pytanie, że jakoś tak jak, czy wy znacie do Dryfującego Biały Album? Ja zastanawiam się od strony nowego dziennikarstwa, którego, no tak, do którego tak. Ona jednak jest zaliczana, prawda, do tego nurtu takiego osobistego, reporterskiego podejścia, ale też tak nie wiem do końca. No nie, bo u nas może, to... Może Truman Capote i trochę... Nie, bo u nas to był tamten Buki historia, a nie te osobiste właśnie. Znaczy nie, bo mówię to zupełnie poważnie. To znaczy, odpowiadając na pana pytanie, to gdyby tak rozłożyć trochę ją na czynniki pierwsze, to jeśli chodzi o dużą właśnie krytykę względem kontrkultury, to dobrym adresem byłby Alan Bloom, nie? I The Closing of an American Mind. Jeśli chodzi też o takie spostrzeżenia amerykańskie, to zastanawiam się, czy ta taka pierwsza książka Oriany Fallaci o tej podróży przez Amerykę 50-sów nie byłaby tutaj dobrym adresem. Się zgodziła, że Oriana Fallaci, że to byłby ten trop, chociaż mówiłam Susan Sontag, ale jeśli chodzi o porównanie, jeśli chodzi o chociaż ja bym wszła w to, że jej esej o fotografii, z tego, jeśli chodzi o ten czas, o kampie, że są te podobieństwo w tej przenikliwości, w tym intelektualizmie, który dla mnie jest istotny dla tamtego czasu, to bym dalej się, bo tak chciałabym się jeszcze trochę pokłócić, więc ale, oprócz Fallaci jeszcze... Wiesz, nie, ale że antypody, bo jednak Fallaci jest główną bohaterką tego, co ona pisze. To ci tam ajatollahowie, to oni są nieważni właściwie. Nie? To Lech Wałęsa też jest nieważny. Ważna jest autorka, natomiast Sontag w swoim dzienniku pisze o tym, żeby nigdy nie pisać o sobie, tak? To ale znaczy, że pisze o sobie. Ale nie aż tak wprost, jak robi to Jean Didion, czy właśnie Fallaci. To znaczy to jej kreowanie się na tę postać publicznej wyobraźni, zbiorowej wyobraźni jest dużo bardziej subtelna. A w Polsce jeszcze? W Polsce. Teresa Torańska? Chociaż nie, kurczę, bo to tak... Nie, tak się... No właśnie. No tak może za 10 lat, jak pan zobaczy, co pisze, to może się uda. Czy jeszcze ktoś chciałby coś zapytać? Powieściach, o których mówiłaś, że ci ich brakuje, a które znalazłaś w tych powieściach właśnie. Modlitewnik graj jak się da, tak. No to są takie z perspektywy bardzo kobiecej, w sensie pierwszoosobowej, chociaż ona zawsze pisze w trzeciej osobie, te powieści są w trzeciej osobie, to też jest jej do czegoś potrzebne. Zresztą Tracy opowiada też, jak to się stało, że tak było, ale mówię pierwszoosobowej, bo tam jest bardzo silne nawiązywanie do kwestii autobiograficznych, do tego, w jaki sposób, po co jej było to pisanie, to powieściowe. I te bohaterki są takimi czarnymi charakterami, ale w takim sensie jakby uwolnieniem czy odzyskaniem postaci femme fatale dla nurtu feministycznego, nie żartuję, dla kobiet. To znaczy nie femme fatale, feministyczny jakby konstrukt kobiety, która jest w ogóle ucieleśnieniem tego, co najgorsze w kobietach, tylko pewnej drogi emancypacyjnej poprzez robienie tego, czego się chce. Dla mnie tak bym opisała bohaterki tych pierwszych powieści Didion, że to no oczywiście brzmi tak, jakby wiele było takich bohaterek, ale przez pewne połączenie takiej oschłości, delikatności w nich, coś co powoduje, że to nie jest taka wow, taka miłość od razu, chcę ją poznać, zaprzyjaźniłabym się z tą kobietą, po prostu już mam flow, tylko tam jest tak powolne zbliżanie się, dlatego mówię, że trochę przeszłam przez te, że nie było łatwo przejść przez te nawet niewielkie powieści, chociaż one tak naprawdę nie są niewielkie, tylko jeszcze w tamtych czasach, w latach 80. w tym wydawnictwie Czytelnik, to były, wiecie, zero światła w tych książkach, pełno zapisanych stron, także są gęste i ta gęstość polega też na tym, że nie ma od razu miłości do tych bohaterek, a tym większa jest satysfakcja, gdy się poprzez nie też oczywiście zrozumie jakoś i może pokocha, polubi Didion, bo ja miałam takie wrażenie, że one mi dały też pewien wstęp
do samej autorki, chociaż oczywiście nie utożsamiamy tych bohaterek. No, ale Tracy tam chyba, kolega Tracy, nasz kolega, z wszystkich kolega teraz, pisze wprost, że widzi w tych bohaterkach te tropy bardzo osobiste i że one w jakiś sposób są nią jednak. Tak, zresztą sama Didion wspominała, że na przykład, no mnie zwłaszcza interesują te jej lata, jak miała 30 kilka lat tam i opisuje, że była bardzo nieszczęśliwa, gdy pisała książkę Graj jak się da i że dopiero gdy ją napisała, nie wiedziała dlaczego, jakby to poczuła ulgę, a to było przejście, przepracowanie też bardzo wielu kwestii, nie wiem, no mi na przykład bardzo bliskich, więc no niezwykle mi się to podoba, nie wiem, tak jakąś, gdybym umiała taką esencję wyciągnąć z tych powieści, z których łatwo się nie czyta, to bym powiedziała, że są świetne, ale że trzeba jednak przez to przejść. Nie wiem, może czekajmy na jakieś, nie wiem, wznowienia albo... Nowe tłumaczenie. No właśnie, tego nie do końca chciałam powiedzieć, bo tam tłumaczka miała na imię, raczej ma Mira Michałowska, moja imienniczka, więc nie chciałam tutaj w ogóle. Może, nie wiem, bo nie czytałam tych powieści, starałam się wiele rzeczy czytać w oryginale, ale akurat tych powieści nie udało mi się dostać, nie przeczytałam ich w oryginale, więc nie wiem, gdzie jest problem. Mnie jeszcze jakoś w sumie strasznie ciekawi ta jej relacja z mężem, bo oni są taką, powiedziałbym, spółką partnerską i świadomie używam słowa spółka jako pierwszego, a partnerstwo dopiero drugiego. I rzeczywiście są takim tandemem pracującym wspólnie, ponieważ... Dokładnie. Patrząc na to, jak jej się świetnie wiedzie ta kariera, natomiast jak no jemu troszkę mniej, tak powiedzmy wprost, znaczy no nie wiem, znaczy jakbyśmy sprawdzili, nie wiem, gdyby kolega Tracy nie był tak subtelnym biografem i na przykład nie wiem, sprawdził wyciągi bankowe, to jednak by wyszło, że jednak żywicielem rodziny jest raczej ona, aniżeli on, nie? Niemniej jednak całe to ich małżeństwo polega na tym, że oni rzeczywiście wspólnie pracują, że każda ma jakieś projekty indywidualne, ale że główna będzie, zwłaszcza w tym okresie hollywoodzkim, ta praca wspólna, że oni są takim tandemem. No i to jest intrygujące relacje. No tak, ale przecież ona tam też mówi, że ona wychodzi za mąż z rozsądku, że ona, że jakoś bardzo mocno się u niej rozwinął ten część mózgu, która jakoś odpowiada za opóźnioną gratyfikację, nie? To znaczy, że ona właściwie rozumie, dlaczego wychodzi za tego swojego męża przyszłego. Widzi, że to nie będzie żaden wielki poryw serca, bo właściwie tutaj nie ma też za bardzo porywów serca, tak? Znaczy jak masz, wiesz, jakieś biografie takie właśnie, nie wiem, właśnie w biografii Zontak porywy serca są, jakieś romanse i tak dalej, i tak dalej. Czy we wszystkich biografiach tych mężczyzn drugiej połowy XX wieku, to że tam, nie wiem, zwariował dla stewardesy, to zawsze będzie istotny rozdział. Tu tego nie ma. Ja właśnie miałam takie poczucie, że te porywy, że bardzo dużo uczuć jest w stosunku do miejsc i do domów. I że ta czułość i tęsknota, którą właściwie nam by się można wydawać, że może być kierowana pod właśnie adresem ludzi, jest pod adresem domów czy miejsc. Czy macie takie wrażenie? No ja mam takie wrażenie, ale też przede wszystkim... pamiętajmy, że jednym z takich głównych felietonów, który przyniósł jakby Didion w ogóle sławę, było to, jak ona napisała do magazynu chyba Life felieton, w którym wspomniała, że myśli o rozwodzie, co było w jakiś sposób, że siedzi na Hawajach w starym kostiumie, ale tak naprawdę powinna się rozwodzić z mężem. No i to wzbudziło jakąś w Ameryce falę po prostu, no nie wiem, właściwie dlatego, że się chyba tyle kobiet z nią utożsamiło. Natomiast mnie to zastanawiało zawsze, dlatego, że ona napisała to stosunkowo wcześnie, jakby w swojej, to chyba 70, z tego co pamiętam. No i właściwie co się z tym stało? My nie wiemy chyba, ona albo po prostu uważała ten rozwód za jakiś kompletnie w ogóle nieprzystający do swojej osoby, albo też pokochała tego męża po prostu ostatecznie. Słuchajcie, dwie książki żałobne jej mówią nam o miłości do Johna Dune'a, tak? Tak się nazywał jej mąż, tak? John Dune. I wydaje mi się, że nie da się
nie da się tej historii małżeńskiej czytać, zapominając o roku magicznego myślenia i o tym, kiedy w końcu odsłania nam to, jak bardzo go kochała. No tak, no tylko że właśnie jakby patrząc w kontekście, że wyszła za mąż nie do końca z miłości i jednak potem wątpliwości trwały, no to mnie zawsze zastanawiało, jakby jak to się rozwinęło. Natomiast... Można mieć wątpliwości i kochać może. Pięknie powiedziane. Ale... No właśnie tutaj bym się z kolei nie zgodził, no bo to są jednak, znaczy nie z tym, że można mieć wątpliwości i kochać, bo to oczywiście prawda, ale właśnie z tym, z tą kwestią tego, że to należy czytać w kontekście tych książek żałobnych. Myślałam, bo to, że nie da się nie wspomnieć o nich w kontekście mówienia o małżeństwie. Bo mnie jeszcze interesuje właściwie to, kim by ona była, no bo ona jest jednak tą fanką tej Ameryki 50-sów, nie? Ameryki 50-sów, gdzie kobieta to ma być Betty Draper i ma kurczaka zrobić tam jakiś apple strudel, czy coś takiego. Tak. I tylko, że jest jeszcze, no i dobra, tylko, że ona poza tym ma bardzo silnie rozwiniętą, no rzeczywiście dominującą nad mężczyzną ścieżkę zawodową. No to kim ona właściwie jest w takim sensie, że jak ona mieści w ogóle w dniu to, że musi i zrobić jedzenie na przyjęcie jakieś takie hollywoodzkie i napisać nie wiem, 5 stron i jeszcze propozycje. Tak. To jest prawie, że fizycznie niewykonalne, nie? I ciekawi mnie to ciekawi mnie to rozdarcie, no bo no. Tak, to okej. Znaczy, nie chcę tu wspominać o tym przywileju, ale zdaje się, że w biografii mamy taki piękny i też chyba w Mroku magicznego myślenia nas wspomina taki okres, kiedy mieszkali w Los Angeles i opowiada, jak wyglądał ich dzień, że John chodził w basenie i czytał książkę, ona tam kwiaty pielęgnowała, potem około 5 szli obejrzeć serial, potem wypijali 2 drinki, potem przez godzinę pracowali, a potem szli na kolację. Nie? No i właśnie podaje taki przykład takiego idealnego momentu w życiu, kiedy byli najbardziej szczęśliwi. No to jednak no, umówmy się, że to jest życie osób dobrze sytuowanych, którzy mogą sobie pozwolić na to, żeby nie ugotować, nie posprzątać i jednak mieć więcej czasu. Ja pani te kurczaki niecodziennie gotowała. Chociaż pewnie jednak niecodziennie. Tak, pewnie jednak niecodziennie, to jest jednak różnica. Ale słuchajcie, bo myślę, że też nam czas powoli się zamyka, lecz chciałam jeszcze zapytać was, czy macie coś a propos, zaryzykuję, książki Tracy'ego Doherty, ponieważ ją właśnie dzisiaj tak, jej wydanie świętujemy, czy macie coś, czy ona was czymś, nie wiem, zaskoczyła, urzekła? Już dużo o tym mówiliśmy, ale tak jeszcze pomyślałam na taki last call, bo dla mnie na przykład mi się bardzo podobało, mnie urzekło to... to jakieś trochę okrucieństwo, ale i romantyzm tego pionierstwa i też właśnie, że ona już to już chyba, już nie pamiętam, czy to w której książce, ale to jest w której z żałobnych książek, mówi o tym, że trzeba się utrzymywać w ruchu. I to jest jakby, i to jest też ta właśnie ta scheda tych wozów, które do przodu i tego myślenia, które według mnie może być nieraz nas zwodzić na manowce, ale są momenty w życiu, kiedy do przodu jest dobrym kierunkiem. Więc to było coś, co mnie, czy macie jakąś taką... Najpierw jak zapytałaś, to myślałam, że chodzi o to, jak książka pięknie została wydana. O to, jak pięknie została przetłumaczona, jak zredagowana pięknie wielokrotnie. Przetłumaczona. I myślę, że te osoby, to znaczy Kaja Gucio, tutaj wydawnictwo Osnowa, Maria Fredro, że wszystkie te osoby, Hanna Rydrawska, że wszystkie osoby powinny zostać tutaj wstać, bo ja je nawet widzę i po prostu powinniśmy podziękować. Naprawdę to jest praca wielu osób.
I cieszę się, że zostałam zaproszona do dodania swojej tam cegiełki, że mogłam coś napisać, chociaż teraz aż się obawiam, jak widzę, jak to dobrze wygląda ta książka, a nie że to, co ja napisałam. Ale to tak. Bardzo dobrze wygląda to, co napisałaś. A propos tak, formy. A jeśli chodzi o treść i o zaskoczenia, to mimo, że naprawdę niewiele, myślałam, że niewiele wiem o życiu Didion, ale jednak jej teksty czytałam, to muszę powiedzieć, że nie miałam zbyt wielu zaskoczeń, że miałam gdzieś takie poczucie spójności pomiędzy tym, co sama pisała, co sama chciała nam zaprezentować i co dostajemy. I nie byłam, to nie było związane z takim rozczarowaniem, a nie ma tych smaczków właśnie, nie ma jakichś, tylko dostałam właśnie, jeszcze raz to powiem, taką spójną opowieść, na którą myślałam, że nie ma obecnie miejsca. No mi się zwłaszcza podobało to, jak jej proces twórczy był przedstawiony, bo ja mimo, że czytałam te książki, to nie do końca wiedziałam, byłam świadoma, w jaki sposób one powstawały, jak one jakby, że próbowała napisać przez wiele lat, albo coś czekało 30 lat, żeby w końcu była w stanie ten temat podjąć. Jakoś jak ta jej twórczość ewoluowała i w jaki sposób te ostateczne tomy, jakby zwłaszcza tych esejów, wychodziły. W jaki sposób ona w ogóle pracowała jako, no, nie reporterka, ale jakby pracowała podróżując, jednak opisując miejsca, w których jeździ. W jaki sposób wybierała tematy. To taka kuchnia twórcza była dla mnie niesamowicie inspirująca. Poza tym zawsze dla osób piszących jest to takie pocieszające, że coś nie wychodzi, że coś się odmawia, że nawet John odrzucili. Dobrze. Więc jakby to było dla mnie niesamowite. A przede wszystkim chciałam bardzo polecić tę książkę, bo jest to niesamowity w ogóle portret też Ameryki z tamtych lat. I jest ona niezmiernie długa i można się w ten grudzień po prostu zakopać pod kocem i to 600 czy 700 stron po prostu fantastyczne. 674. Dobrze. To jest to naprawdę idealny pomysł na spędzenie czasu. Mnie najbardziej chyba jakoś wzięło to, co w sumie jakoś wiedziałem, że tak jest, ale dopiero jak to w jednej biografii się to skoncentrowało, to zrozumiałem istotność tego. Czyli rozdarcie takie amerykańskie między LA a Nowym Jorkiem, tak? I to jak, znaczy dziwne rozdarcie, bo obydwa te Stany są liberalne, tak? Są takim raczej miejscem zamieszkania frequent flyers i raczej taki właśnie upper class, jeśli chodzi o ludzi uprzywilejowanych, prawda? A jednocześnie jak potwornie to jest różny krajobraz psychiczny, nie? Ja to kiedyś pamiętam, pierwszy raz zrozumiałem, jak czytałem chyba autobiografię Polańskiego, który zresztą tam razem z Didion rodziców chrzestnych, prawda? Który powiedział, jak pokochał Los Angeles, a absolutnie nie cierpiał Nowego Jorku. I bardzo jest według mnie w sumie heroiczna ta decyzja, żeby wrócić do tego miasta i zamieszkać tam po długim okresie, no właściwie życia na wsi, no bo to Kalifornia jest wsią, są gigantyczne, piękne przedmieścia i tyle, a ona zamieszkała, no tak, no zaraz, no właściwie sam środek Upper East Side, które jeszcze nie było wtedy tak zgentryfikowane, jak jest dzisiaj. I właśnie wyobrażam to sobie jako zupełnie jakąś zmianę, wiesz, też krajobrazu psychicznego, która wtedy następuje, jak zmieniasz miejsce, gdzie żyjesz. I ciekaw jestem, jak jej się właśnie różnie pracowało w tych różnych miejscach, bo są miasta, które są świetne właśnie do pracy intelektualnej, bo tam się nic nie da właściwie innego robić, bo jest brzydka pogoda, nie ma fajnych knajp i tak dalej, ale też takie, które właśnie kuszą i wtedy się nie pracuje, więc interesuje mnie w sumie, jak bardzo, ona chyba o tym nie napisała nigdy wprost, jak bardzo ta ponowna wprowadzka do New Yorku zmieniła jej warsztat i jej spojrzenie na własną robotę. Tak, mimo że właściwie i wcześniej często oni byli, no tak jak mówisz, frequent flyers do Londynu, do Londynu też, ale to pewnie mniej, do Nowego Jorku i że jakby ten
tą odległość pokonywali ileś razy i też później jakby też z Nowego Jorku przylatywali do Kalifornii, ale rzeczywiście to jest bardzo ciekawe. Tak, to też trochę właśnie ja zwróciłam na to uwagę w tym, też w tych emocjach, które są zaklęte w domach, bo właśnie, że to i w miejscach. I to mi się wydało bardzo ciekawe. No tutaj to jest właśnie olbrzymia książka, bardzo dobrze napisana i o wielu rzeczach żeśmy nie powiedzieli. Na przykład jest bardzo zabawny wątek pracy w magazynie Vogue, który rozpisany na lata i różne ploteczki i różne też jak wyglądała redakcja, niekoniecznie wcale ładnie, chociaż panie zawsze były jakoś ładnie uperfumowane, ale redakcja różnie wyglądała. Ale też tutaj właśnie te jej takie pewne stylowe złośliwości bardzo są zabawne. No w każdym razie tak jak mówicie, duży obszar amerykańskiej historii i tak właśnie z takim antropologicznym zacięciem jest w tej książce, więc rzeczywiście to jest taki portret autorki we wnętrzu i w zewnętrzu, że tak powiem. Także cóż, pozostaje mi podziękować w takim razie wydawnictwu Osnowa, że wydało taką piękną książkę. Mira Marcinów, Urszula Jabłońska, Wojciech Engelking. Dziękuję wam bardzo.